Już imprezka, już grillek, już wódeczka, zabawa. No i tak do niedzieli do wieczora, w poniedziałek kat. No i tak przeleciało mi od 19 roku życia do 31. Kolejny punkcik w tym, że nie stałem się kaleką i jeszcze żyłem tak naprawdę. No słuchaj, przy 250, jak ważysz ćwierć tony, to co można zrobić? Nie, no, no i tak nic. Się dziwię, że wiesz, że w ogóle miałeś jeszcze siły do życia, że się poruszałeś. Właśnie 21 dni temu minęło 6 lat. Pięknie. 6 lat nie piję nic kompletnie, no nic. Alkohol pod każdą postacią nie istnieje, tak? Ile zgubiłeś łącznie kilogramów? Największym sukcesem myślę, że ponad 170. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Mateusz Borkowski. Witam cię, cześć. Cześć. Mateusz Borkowski, znany bardziej jako Big Boy. Witam serdecznie. Znany jest głównie z programu Google Box. Przed Google telewizorem, Box. Tak, to ważne. Przed telewizorem. Box, przed telewizorem. Na TTV. Dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o twojej karierze, czym się w życiu zajmowałeś, zanim trafiłeś do programu, zanim stałeś się rozpoznawalny, o twojej diecie, która jest spektakularna, stałeś się po prostu z dużej osoby. Czyli bardzo chcesz mnie odrzeć trochę z mojego życia? Troszeczkę tak. No dobra. Od początku, od przedszkola zaczynamy. 4 lipca 85 rok, szpital na Czarnowie, 23.45. Dobry początek, dobry tak, początek. To ja. I co było dalej? 4 kilo, 65 centymetrów. Później szkoła, podstawowa szkoła średnia, po drodze jakieś judo, koszykówka, sporty, piłka, basen. Rodzice dbali o to, żebym schudł. Bo od małego... Byłeś duży. Byłem duży, tak. Wiesz, to fantastyczne zdjęcie mam z tej, z klasy zero, zerówki potocznie mówiąc. Jak pani stoi, ja nad panią i dzieci tak pod pachę pani i ciężko jest rozróżnić, kto tu jest nauczycielem, a kto uczy. Ja mam podobne zdjęcie z przedszkola. Też byłem taki duży, o głowę wyższy od wszystkich, kurde, dzieciaków i taki duży, gruby. Tak, no u mnie to nie opuszczało mnie ta otyłość od małego, wręcz no, była ze mną za pan brat. Mhm. Ale był pozytywny, można powiedzieć, aspekt tej zabawy z tą otyłością, bo pewnego dnia mój trener Marian Blicharz odkrył mnie tu na Kieleckim Bazarze, gdy byłem z mamą na jakichś zakupach spożywczych, kupowaliśmy jakieś tam owoce, warzywa. I on podszedł i mówi, no fajnego ma pani syna, nie? No dziękuję, dziękuję. Wychodzi gość, wiesz, znikąd, tak? I mówi, no fajny, grubiutki, w ogóle on by świetnie ćwiczył judo. Mama tak mówi, no tak, rzeczywiście, no wiecznie z nim jakieś tam potyczki, problemy, w takim sensie, że wiesz, zawadiaka taki byłem, no to dawaj go na to judo. No i zacząłem ćwiczyć judo. Mhm. No, ale nie spalałeś tych kalorii? Nie, coś tych chłopaków. Dużo jadłeś? Pewnie, że tak. Ja do tej pory kocham jeść, tylko że teraz nad tym panuję, a kiedyś nie panowałem. Mhm. To jest ta różnica. Do jakiej wagi maksymalnej doszedłeś w życiu? 252 kilo albo 4, bo to nie jest do końca tak zważone, gdyż waga była do 250 kg i pokazała 4 literki E, czyli error, tak? Zgubiła się. Pani doktor tutaj z Kielc, do której poszedłem, nawet nie pamiętam jak się nazywa, no to jest mój błąd, ale myślę, że to gdzieś odkopę, wzięła i mnie zmierzyła. I na zasadzie karteczki i długopisa wyliczyła, że to będzie mniej więcej 4 kilo więcej niż waga wytrzymuje, czyli 250. Dwa, może 4, tak to wtedy powiedziała. No i co, no stary, no stoisz nad przepaścią. Ale co, mogłeś jeszcze ruszać przy takiej no wadze? No mogłem. Nie, to nie to, że wiesz, no to było takie kalectwo bardziej mentalne, jak ja to mówię. No bo niektórzy z taką wagą siadają na wózkach nawet. Nie, no ja mam 195 cm wzrostu, to mnie chyba to uratowało. Nie wiem, opatrzność na górze, nie wiem kto jeszcze. To mnie uratowało, bo jestem wysoki, byłem mega gruby, otyły, jak zwał, tak zwał. I coś trzeba było z tym zrobić, nie? No, słuchaj, no z bloku do wiaty śmietnikowej 30 metrów, tak? A ja sapałem jak lokomotywa, odpoczywałem. Czyli sportu już w ogóle na koniec tej dużej wagi nie miałeś? Kochany, jaki sport? Ale jaki sport? Jedynym sportem to była pozycja pozioma i nażreć się, nic więcej. No to był jedyny mój sport. Oczywiście, była praca, była firma, tak jak do tej pory, od poniedziałku do piątku, wiesz,
przykładny Mateuszek robił swoje na tyle, ile mu zdrowie i kubatura pozwalała. No ale od piątku, od godziny 16, tak jak firma jest czynna, no to już było, wiesz, ritta, hajabuza była, wiesz. Jasne. Już imprezka, już grillek, już wódeczka, zabawa. No i tak do niedzieli do wieczora, w poniedziałek kat. No i tak przeleciało mi od 19 roku życia do 31. No to i tak jeszcze byłeś młodym człowiekiem, bardzo młodym człowiekiem. Chyba to mnie uratowało. Chyba tak. To mnie uratowało, że organizm jeszcze był w stanie się zregenerować, wiesz. Ja dobrze przygazowałem i rano wstawałem, otrzepałem się jak kura dosłownie, wziąłem prysznic, zjadłem i ja byłem gotowy do życia, tak? Mhm. Gdzie moi koledzy umierali po dwa dni jeszcze. No. Czyli dobry metabolizm i tak miałeś. I to chyba kolejny punkcik w tym, że nie stałem się kaleką i jeszcze żyłem tak naprawdę. No słuchaj, przy 250, jak ważysz ćwierć tony, to co można zrobić? Nie no, no i nic. Tak się dziwię, że wiesz, że w ogóle miałeś jeszcze siły do życia, że się poruszałeś. Poruszałem się, jakoś to, wiesz, no miałem auto, więc tym autem sobie gdzieś tam podjeżdżałem, nawet te 100 metrów do tej przysłowiowej żabki. Kolana nie siadały? Właśnie widzisz, nie odczuwałem problemów z kolanami, ani z zestawami, z jakąś taką motoryką. No nie byłem taki gibki jak teraz, ale na przykład to jest na jednym z odcinków starego, na którymś odcinku ze starego sezonu Google Box, gdzie przy tej wadze robię szpagat prawie. To jest dobrodziejstwo i takie spuścizna po judo. Mhm. No jeszcze porozciągany byłeś. Tak, jeszcze byłem porozciągany, no a teraz to już wiesz, no teraz to szpagatem przez spłot mogę skakać jak kiedyś, nie? No dla mnie teraz jazda na rowerze to jest, no nawet wczoraj poszedłem na rower i gdyby nie deszcz, to myślę, że zrobiłbym za 30 tak. Człowiek lekko. Się cieszy po prostu, że może wreszcie ruszać się na mały. Ale wiesz, co jest piękne? Że wybierasz dłuższą trasę. Mhm. Nie myślisz o tym, żeby ją skrócić. Nie wychodzisz na ten rower, bo musisz, tylko wychodzisz, bo chcesz, bo, tak. Bo dla mnie to jest po prostu odcina od szarej rzeczywistości. I ja mówię, dobra, to jeszcze, a to pojadę tędy, to pojadę tędy. I wiesz, jedziesz, wybierasz zawsze skrzyżowanie dalej, ten zakręt dalej wybierasz, nie bliżej, żeby już do domu, wiesz, przyjść, upocić się i nie wiem, moja kobieta, wiesz, w drzwiach mi palmę pierwszeństwa, pole position wręcz i rzuci mi się na ramiona, wiesz, z szampanem, bo wróciłem po 40 minutach katorżniczej jazdy. Nie, to nie o to chodzi. A powiedz mi, przy tej dużej wadze zaczęły się jakieś choroby inne, współistniejące? Bo każdy o tym mówi, że zawsze jakieś choroby się pojawiają. Ale byłeś no, na tyle młodym człowiekiem, że nie, miałeś szansę jeszcze uniknąć tego wszystkiego. Mój lekarz, który mnie prowadził z Łęcznej, jak trafiłem do niego już, Maciej Pastuszko, świetny gość, zawsze to powtarzam. No w tej chwili to jest mój kumpel. To mówi, że słuchaj, teraz albo nigdy. Bo jak on zobaczył moje wyniki, to chłop po prostu otworzył oczy i mówi tak, to je trzeba jeszcze raz powtórzyć. Za dobre były te wyniki? Za dobre były. Ciśnienie jak na 250-kilowego chłopa, to w stanie spoczynku było 160 na 120. 110 mniej więcej. No to chłopie, no przy 250 kilo takie ciśnienie ja powinienem mieć 300 na 400. Mhm. No tak obiektywnie na to patrząc. Cukier, tarczyca, wszystko dolna granica. Ja czyli też przeszedłeś wszystkie badania takie kwalifikacyjne, no, tak? Chłopie, jak w Łęcznej to mnie po prostu złapali, wyzuli i z wszystkich badań i wtedy była decyzja podjęta. I to... A robiłeś to na NFZ? Wszystko. Wszystkie badania są na NFZ robione. Już nie będę się powtarzał kolejny raz, bo bardzo dobrze o tym wiesz, że to jest udokumentowane. Szpital ma to wszystko, tylko po prostu ja zrobiłem tę operację dla siebie, żeby żyć. Nie dla poklasku, dla nikogo. Moi najbliżsi nawet nie wiedzieli, że ja jadę tak naprawdę. Coś tam rodzicom też nie do końca powiedziałem, że jadę na taką operację. Może przez to, żeby się nie martwili, nie robili koło tego wielkiego... No tak, oczywiście to jest. Jakby nie było zawsze operacji. Wiesz, bo z czystą głową jak jedziesz, to zupełnie inaczej postrzegasz to i inaczej podchodzisz do tego. Mhm. Nie ma tego stresu, że wiesz, co zrobisz, jak... No, jakby strach wziął górę, to nie wiem, jakby było. Może bym po prostu zrezygnował w ostatniej chwili. Tak. Wiesz, pojechał i rano przyszłaby do mnie pielęgniarka i powiedziała, że trzeba się szykować, a ja powiedziałem nie, i wiesz, bo jestem spanikowany. A tak to pojechałem sam
I sam tak naprawdę wziąłem ten ciężar odpowiedzialności za to, co się stanie z moim życiem później. No bo sam dobrze wiesz, że może być różnie. Nie, no oczywiście. A powiedz mi, od podjęcia tej decyzji, jak wszedłeś na tą wagę z wagą 254 kg. Półtora roku. Tak. Trwały te wszystkie przygotowania, 2015, tak? Kwiecień poszedłem pierwszy raz tu do Kielc do pani doktor, która mi wyliczyła tą wagę. Później ona zastosowała na mnie dietę, bo chciała sprawdzić, ile ja uciągnę, jaka silna jest moja psychika. No to uciągnąłem ze 2 miesiące. Ale ile zjechałeś? Zjeżdżałeś w ogóle z wagi? 8? 10 chyba, max? Symbolika. Nie, dobra, nie, symbolika. 10 nie, dobra, za dużo. Przyjmijmy 8, niech będzie mniej, żeby wiesz, tu nikt ani mnie, ani tobie zarzucił, że już tu windujemy, co mój wywiad winduje. Nie, załóżmy, że 8, bo to była jakaś skromna. No ale kochamy, przychodzi czerwiec, lato, ciepło, fantastycznie, tak? Grill, koledzy palą grilla. Poszła waga z powrotem. Zimna substancja. Tam, gdzie, zimna wódeczka. Tak, tam gdzie powinna być. Kieliszeczek przede mną, kawałek kiełbaski, z boku kaszaneczka i przyjaciele zastałem. No tak, wiesz, nadrobiłeś moment. Jeszcze no pewnie z dodatkiem. No oczywiście, że z okładem. No ja zawsze też tak wracałem do wagi, zawsze z dodatkiem. No, ale to każdy tak wraca. Mhm. To jest, wiesz, to wtedy w głowie ci się rodzi coś takiego, że no jak raz dałeś radę, to i drugi raz dasz radę. Tak. Wiesz, to jest taka złudna sytuacja, jak Alicja w Krainie Czarów, tak? Widząca kolorowe kwiatuszki, które mówią do niej, chodź do mnie i zerwij mnie, a tak naprawdę są toksyczne i ją mogą zabić. Mhm. To jest taka sytuacja. No dobra, a jak podjąłeś decyzję, jaką operację wybrać? No, bo tam, nie, tam nie były... podjąłem nic. Za ciebie podejmowali już lekarze, tak? Ja pojechałem totalnie na Jana. Ja pojechałem i powiedziałem tak, proszę pana, do doktora, ja chcę być szczupły. No, no okej, okay. Ale jak? No tak, dobra, no to ja zbadam twoją psychikę. I on wtedy powiedział tak, ja ci złożę balonik na pół roku. Ty powinieneś średnio około między 20 a 30 kg średnio schudnąć statystycznie. No ale jak schudniesz tak od 15 do 20, to będziemy bardzo szczęśliwi. No pewnie. Ja mówię, dobra, no co ty, jaki problem, nie? Stary, schudłem 4 w pół roku. Czyli 4 nic. Kilo. Przeżerałeś. Nic. Nic. Ja zjadłem tego balona. I jeszcze go ciągnąłem do buzi i go żułem i z powrotem go wtłoczyłem do żołądka. No nie do wiary. Naprawdę. Jak pojechałem na wyjęcie balona, to mi lekarz powiedział tak. Prosto. To jest wspaniały człowiek. No, gość, który uratował mi życie. Ja to będę zawsze powtarzał. I on powiedział do mnie tak. Jest 1 lipca, przepraszam, 5 lipca masz operację, jest 1 czerwca, jest miesiąc i 5 dni do operacji. Przestajesz pić alkohol, bo musisz sobie zregenerować żołądek. No tak. Bo wiem, że lubisz imprezować. Jeśli do 5 lipca nie schudniesz 10 kg, to zadzwoń do mnie, masz tu numer mój prywatny, naprawdę gość mi dał kartkę z numerem, masz tu numer prywatny i zadzwoń. 4 w swoje urodziny, że nie przyjeżdżasz, to ja zdążę jeszcze kogoś wcisnąć na twoje miejsce. I nie tłumacz się. Ja cię nie będę oceniał. Bo ja nie jestem tu od oceniania. Stary, schudłem 11 kilo. Brawo. Przestałem pić z dnia na dzień. Imprezować, jeść. I te słowa mną tak wstrząsnęły. On się w ogóle nie podnosił, gość na mnie głosu. Maciek. Nie podnosił głosu, nic. Był miły, uśmiechnięty, fantastyczny. Ja, wracając z Łęcznej, za Lublinem jest stacja benzynowa, bardzo popularna. Stanąłem tam i siedziałem tam godzinę na ławce i patrzyłem się w niebo. Bo jeszcze była taka względna godzina. Ja mówię tak, jak teraz tego nie zrobię, to umrę za 3 lata. Maksymalnie za 3 lata. Za rok będę brał leki na nadciśnienie, a myślę, że 3 lata jeszcze pożyję. Z dnia na dzień, ja pamiętam miny moich kumpli, moich przyjaciół, jak przyszedłem. Piątek, przepraszam, tak, piątek, ale się nie widzieliśmy i sobota. Stoi zimna substancja, wszystko. Oni polewają, a ja biorę kieliszek, odwracam, ja nie piję, panowie. No, co ty, samochodem przyjechałeś? Nie, ja nie piję. A nie, dobra, przecież ty mieszkasz tu w centrum, to daj spokój, to taksówkę sobie weźmiesz. Ale ja naprawdę nie piję. To oni pierwszą flaszkę
wypili w totalnej ciszy, nie odzywając się nic. Ja mogę ich zaprosić do każdego wywiadu tych trzech ancymonów i oni to potwierdzą. Pierwszą flaszkę wypili, nie odzywając się. Dla nich to był taki szok, że nie mogli w to uwierzyć. Później bardzo szybko się przyzwyczaili. No teraz nie piję alkoholu z własnego wyboru, przez to, że miałem bardzo duży apetyt po alkoholu na drugi dzień. Nie piję już 6 lat. Właśnie 21 dni temu minęło 6 lat. Pięknie. 6 lat nie piję nic kompletnie, no nic. Alkohol pod każdą postacią nie istnieje, tak? Ile zgubiłeś łącznie kilogramów? Największym sukcesem myślę, że ponad 170. Nie do wiary. Liczmy, że 170. To jest chyba jeden z najlepszych wyników w Polsce. Jest. Mhm. Ale wiesz co? Mam na to wywalone. Mhm. Zdrowie się liczy. Stary, ja mogę iść w górę ze swoją dziewczyną, jechać z nią na rowerze, przejść 30 kilometrów po prostu z punktu A na wydmy w Łebie i wrócić. To jest 30 chyba 3 kilometry, taką trasę mam. I nawet się nie spocę. Zaczęło się nowe życie. Całkowicie nowe. Ja otwarłem oczy po narkozie, gdzie byłem 24 godziny na takim haju, że nie wiedziałem, gdzie jestem. I się urodziłem na nowo. Ja wiem, jak się człowiek rodzi, bo już się urodziłem 2 razy. I wiesz, są ludzie, którzy się z tego śmieją, że ja co roku gdzieś tam sobie przypominam o tym, że wyglądałem tak, a teraz tak, że dla mnie to jest taki sukces, że zawsze piszę good life, nawet mam wytatuowane tutaj good life, czyli dobre życie, nie? Ale dla mnie, stary, to jest nowe, dobre, zajebiście dobre życie. Bo ja panuję teraz nad swoją głową. Bo ogon nie może kręcić psem. To pies ma kręcić ogonem. A ja jestem właśnie tym psem, który kręci ogonem. I jestem stary, mega szczęśliwym człowiekiem. Jakżeś się czuł, jakżeś się obudził po tej narkozie? Jakbym dostał kołkiem w łeb. Taki byłem otumaniony, wiesz? Wszystko jedno mi było. Jak pierwszy posiłek? Pierwszy posiłek był po 3 czy 4 dniach, nie pamiętam go zupełnie. To był jakiś klejk. Nie, to był krupnik bodajże. Ale w szpitalu to jeszcze było, czy już wyszedłeś? Nie, w szpitalu to była fajna akcja, bo lekarz Maciek postawił przede mną 1,5-litrową butelkę niegazowanej wody i powiedział do mnie tak. Chcesz wyjść szybko, raptusie? Tak. Ja tylko odpowiadałem tak, nie. To ta woda ma zniknąć. Jak zniknie, to ja przyjdę z wypisem. Po 48 godzinach wypiłem niecałe 100 ml. Bolał cię żołądek? Nie, nic. Ale mi się nie chciał pić, jeść, nic kompletnie. Po operacji, po 24 godzinach przyjazdu z bloku operacyjnego, miałem 8 na minusie. No wiesz, woda, nie woda, nie wiem jak, co tam było, ale... Tak, no oczyściłeś się przede wszystkim. Oczyściłem się, 8 kilo byłem na minusie. Pierwszy posiłek to był ten sławetny krupnik, ale nie zapomnę któregoś z kolei posiłku, chyba po 2 tygodniach. Pomidor, pół plasterku takiego pomidora jak ta filiżanka, cienkiego i do tego malutki, cieniutki kawałek zwykłej wiejskiej kiełbasy obrany ze skóry. Chłopaku, Rarytas. Ja byłem w siódmym niebie, ale byłem tak najedzony, że chodziłem po podwórku, bo akurat wtedy byłem u moich rodziców na wsi, chodziłem po podwórku i ja mówię, Boże kochany, przecież ja się zaraz wykończę. Ja byłem tak najedzony, jakbym zjadł onegdaj 3 pizze i poprawił 2 hot dogami i do tego litr coli. Ja mówię, co się ze mną dzieje? Boże, no żołądek mi zaraz pęknie, no przecież to jest niemożliwe. Ja chyba mówię, mam, coś się wydarzyło złego. No ale wiesz, minęło pół godziny i ja się czuję normalnie, nie? Ale nadal mi się nie chce jeść. Hitem było, że hitem w mojej przemianie totalnej był niejedzenie 3 dni. Jadłem śniadanie w poniedziałek i obudziłem się na Sorze w środę o 19. Dlaczego na Sorze? Straciłeś przytomność? Nie. Serce. Miałem 190 na 130. Ale nie miałeś w głowie, nie wiem, goloneczki, szaszłyczka, wódeczki? Ja do tej pory nie mam. Ja nie dojadam między posiłkami. Jak jem posiłki, to 3-4, zależy gdzie tam jesteśmy, czy coś. I nie dojadam. Tam, a jak dojadam, to dojadam. Jak chcę sobie coś złapać, to zazwyczaj jem owoce. Nie wiem, coś
mam fajny patent dla wszystkich, którzy na przykład się odchudzają i mają niedobór węgli, jak tną węgle, tak jak ja, nie jedzą ich w ogóle. Paluszki zwykłe, słone, parę dosłownie paluszków, zjeść na chama, czy jesteś głodny, czy nie. Boli, nie boli z tyłu zawsze potylica. Jak nie mam węgli, jest, staje się apatyczny, taki, wiesz, nic mi się nie chce. Paluszki, 15 minut, ja jestem stary, ja mogę Ironmana biec. No to jest doraźnie, nie? Jak wyglądała ta dieta w tych pierwszych tygodniach? Ile czasu byłeś na takiej diecie ścisłej? Nawet chwili. Jak? Taką, no, zieloną, ale... słuchaj, no? Już ci opowiem wszystko. Zieloną książeczkę dostałem, jak wychodziłem ze szpitala. I to jest książeczka, masz się do niej stosować przez pierwsze 3 miesiące. Dzień po dniu jest wszystko wypisane, jakie leki, wszystko tu, recepty. Ten. Dostajesz gotowca, za darmo, nic nie płacisz, oczywiście NFZ, wszystko. Wystarczy i skreślać sobie długopisem te dni. Wiesz co zrobiłem? Wyrzuciłem to do kosza w pierwszy dzień. Nie, no bo ja to, wiesz, ja to jestem kozak, ja to sobie dam radę. No akurat tu wygrałem. Akurat tu mi się udało to moje, wiesz, kozaczenie życiowe takie, że wiesz, bo jestem pewny siebie od mojego. Czy ważyłem 200 kilo, czy ważę teraz 72, 1 mniej więcej, to, to zawsze byłem pewny siebie. Ja, ja sobie dam radę. Stary, i sobie dałem radę. Ale nie bałeś się, że zjesz jakiś za twardy posiłek, który ci, nie wiem, porozrywa jakieś szwy, coś w środku? Nic. Właśnie ja byłem królikiem doświadczonym własnego chorego umysłu. Jak ja na to teraz patrzę, mój drogi, to ja naprawdę jestem godny podziwu dla siebie, że nic mi się nie stało. Bo nie jadłem też takich, wiesz, ja mówię, pierwszy raz zjadłem jakąś zupę, taką treściwszą, nie? I mówię, o kurde, mówię, ja pierdykam, ale mi się bardzo. Ciekawe co? Aha, jadłem to, to i to. No to to nie, bo było rozgotowane. A to chyba to mięsko takie nie było dogotowane. Dobra, to trzeba bardziej dogotować. Albo mniej mięska jeść. I metodą prób i błędów ja mam teraz taki tryb życia i takie tak w głowie ułożone wszystko, że moje żywienie polega na tym, że ja tak naprawdę jem co chcę, ale dobieram to pod kątem takim, że nie jem smażonego, nie jem węgli, jem mięso, warzywa i owoce. Na przykład, czyli wszystko gotowane, tak? Z zupy praktycznie? Tak, pieczone. Jak na przykład dzisiaj robiliśmy obiad z moją dziewczyną. Robiłem burgery. Jej standardowego burgera, tak? Wszystko było. A sobie listek sałaty, burger wieprzowy z szynki. Do tego był ketchup, sos jakiś, pomidor, ogórek i na górze było jajko. Ja tu zawinąłem w sałatę. Czyli bez buły. No oczywiście. Jakbym teraz chleb zjadł, to nie wiem. Myślę, że wizyta w toalecie i to posiedzenie sejmu czteroletniego. 6 lat nie jesz pieczywa? No nie wiem, jak smakuje, nawet nie znam cen. Nie, przepraszam. Znam, bo od czasu na początku, jak z moją dziewczyną żeśmy się spotykali, to ona bardzo, bardzo lubiła chleb. W tej chwili nie, ja nic jej nie mówiłem. Jego bardzo mało, więc teraz no... A mączne rzeczy? Pozostały jakieś kluchy, coś? Nic. Całkowicie wywaliłeś, nic. Tak? Rosół, jak jem, to piję rosół. Z magii. Jak jem, nie wiem, flaki, no to akurat mięso i warzywa i rosołowe rzeczy. No nie jem nic, nic kompletnie. Dla mnie pasty włoskie nie istnieją, pizza nie istnieje, fast foody nie istnieją, wszystkie gazowane napoje zawierające tonę cukru nie istnieją. Nie istnieją. Jak ta waga na początku jechała w dół? O chłopie, roller coaster. Od 5 lipca do 1 sierpnia 33,5 kilo. W jakim czasie? 2 miesiące? Nie, 25 dni. Ile? 33,5 kilo. Strasznie dużo. W 11 miesięcy, pełne 11 miesięcy, czyli niepełne, przepraszam, od 5 lipca 2016 roku do 1 czerwca 2017 roku 100 kilo. No dobra. Ale to było tak, 33,5 8, 17, 4, 21, 1, 2, 3. Od czego to było zależne? Nie wiem. Nie wiadomo. Chyba od mojego organizmu. Nie wiem, nie zastanawiałem się. Najlepszym moim patentem na określenie mojej wagi był pasek. No tak. Stary, ja chyba 4 paski w rok kupiłem. I wiesz, co sobie jeszcze kupiłem? Przebijaki do skóry, bo już nie nadążałem nożem robić dziurę. Dzisiaj rano wyciągnąłem przebijak z szafy. No, ale piękne to jest, nie? Tak, tak. Jak tak. Idziesz do marketu budowlanego,
kupujesz przebijak i walisz, wiesz, na stole kuchennym kolejną dziurkę i ten pasek cię już drapie po kręgosłupie. No tak, no ale to lepiej w tą stronę nie. Ale nie, powiem ci jeszcze jedną rzecz, że cieszyło mnie na początku, jak się cyferki zmieniały. Dwójka z jedynki i trzy cyfry w dwie cyfry. To było fajne. To jak już czułem i widziałem, to sobie jechałem na swój zaprzyjaźniony złom do pana Wiesia, którego serdecznie pozdrawiam, wspaniałym człowiekiem. I on zna całą moją historię, wspaniały gość, właściciel tego złomu. I on całą moją historię zna. Bo ja sobie do niego jechałem, waliłem sobie herbatkę, żeśmy sobie gadali, ja się ważyłem. On mi tam zmiatał z tej przemysłowej wagi, tam ona do 1,5 tony. I to było dla mnie takie, wiesz, mówię, a pojadę się do pana Wiesia zważyć, nie? Ale później to już nie, teraz to już w ogóle. No stary, jak nosisz spodnie 30 w pasie, czyli tam w granicach 85 cm, no to wali mnie, szczerze ci powiem brzydko, ile ja teraz ważę. Nie, no jedno, słuchaj, no schudłeś drastycznie, no po prostu jesteś innym człowiekiem. Ja ci powiem szczerze, kiedyś włączyłem telewizję, był program, w którym brałeś udział i szczerze mówiąc, ja cię nie poznałem. No to dobrze. Ja mówię, kurde, to nie jest ten sam człowiek. Mówię, no niemożliwe, mówię, ale też wysoki, też wielki chłop. Mówię, może brat, mówię, wytatuowany, no wiesz, nie kojarzyłem cię dokładnie, gdzie miałeś te tatuaże, tak, co i jak. Nie śledziłeś, nie zapisywałeś. A zacząłem z uwagą obserwować, mówię, ja nie wiem, mówię, coś się stało, czy on chory jest, mówię, a zacząłem, wiesz, wsłuchiwać się, co się stało tobie, tak? Do tego stopnia jeszcze wrócę do wątku tego, czy ludzie wiedzieli o mojej operacji. Ja nikomu nie powiedziałem, do tego stopnia, że szefostwo mojego programu, mojej telewizji TTV, czy Google Box, nie wiedzieli nic, tylko nawet chłopaki nie wiedzieli do końca, Damian z Markiem tak coś przeczuwali, bo jak widzieli, że w pewnym momencie ty Mati, dawaj, idziemy na, kręcimy teledysk tylko o ciebie tam, tego byś nam pokręcił, wiesz, coś postałbyś z kamerką, my porapujemy później wieczorem. Tak. No ja przychodzę, a Morus mówi do mnie, ty, bo ta kurtka to się kończyła tu, a teraz ona się zapina, coś jest z tobą nie tak. Ty chorujesz chyba na raka. Ludzie to mi pisali, że ja mam. Ludzie to mi pisali, diagnozowali już choroby, które posiadam. Bo nie wiedzieli, wiesz, bo ja się też nie chwaliłem, nie? Nie, no jasne. No, bo od początku robiłem to tylko i wyłącznie ze zdrowia. Ale kiedy nastąpił taki moment, że postanowiłeś ujawnić to, co ci się stało? No po prostu, jak już zacząłem, chudnąć, już to było tak widoczne, to ludzie zaczęli pytać, a ja odpowiadałem na te pytania. Czyli to nie była jakaś tajemnica? W ogóle. Nie, w ogóle nie było z tego tajemnicy, tylko ja chciałem to zachować jak najdłużej dla siebie, bo dla mnie to był taki wewnętrzny sukces, wewnętrzna zmiana. No stary, rodzisz się na nowo, no nie chodzi o fanfary, chodzi o zdrowie, tak? Jasne. Miałeś jakiś taki moment chociaż przez chwilę załamania? Nigdy. Nigdy. Nie. Miałeś tak, że coś się źle czułeś, że nie wiem, żołądek cię bardzo bolał? Oczywiście. Żołądek, głowa, stary, do tej pory mi boli głowa. Do tej pory ja to, chłopie, to ja tu mówię do swojej dziewczyny, że ja tu idę spać, nie biorę prochów, bo muszę się przespać, bo mi głowa boli. Ale dlaczego tak jest? Za mało kalorii? Niedożywiony jestem. Za mało kalorii. Ale mi się... Słuchaj, ja kiedyś sobie żartowałem, że jak do mojej takiej koleżanki, przyjaciółki, można powiedzieć, no bardziej koleżanki, która się zajmuje takim stowarzyszeniem chirurgicznym CHLO, chirurgiczne leczenie otyłości w Polsce, do Kasi, że jak kiedyś książkę napiszę, to będzie prosty tytuł. To już mam tytuł, a nie mam jeszcze książki, ale myślę, że kiedyś napiszę. Lubię być głodny, bo ja naprawdę, stary, najlepiej się czuję, jak jestem głodny. Ja najlepiej funkcjonuję. Przyzwyczaiłeś się teraz do takiego stanu. Ja nie lubię być najedzony. A powiedz mi, po jakim czasie wróciłeś do sportu? Pierwszy rok, poniżej drugi 200? Rok. Nie, poniżej setki. Poniżej setki. Poniżej setki? Poniżej dopiero. Setki, tak. Nawet poniżej setki były pierwsze przymiarki do roweru, ale jak widziałem, że ta opona w tym rowerze przy moim nacisku z tych 100 kilo jest nabita powietrzem i ona jeszcze się trochę ugina, to mówię nie. Muszę ważyć tyle, żeby być z tego zadowolonym ja i wygodnie mi się jeździło. No i tak naprawdę po 3 latach, czyli od 3 lat tak jeżdżę na rowerze jak wariat. Dosłownie. Czyli po prostu jakby dziecku dać rowerek. Jak małemu dziecku, co no przez lata nie jeździło, dajesz rowerek. Chłopie, pierwszy raz jak poszedłem na Wydmy 3 lata temu do Łeby taką trasę, tą 30 km. Kocham tą trasę. Przeszedłem już ją milion razy. Za dziecka i teraz w nowym życiu parę razy. To jest dla mnie no, coś pięknego. Idziesz, chłopie, i
końca nie widzisz tej drogi, a ty chcesz jeszcze dalej iść. No, nie bliżej, nie skracać, tylko wydłużać to. No, to jest coś pięknego. Dla mnie to jest... Czyli od razu się obudził w ten sportowiec praktycznie. No tak, zacząłem grać w kosza. Znaczy wróciłem do tych sportów, które uprawiałem w szkole, mniej więcej na WF-ie tam. Aha. Czyli grałem w kosza, w siatkówkę. Do sportów walki nie wróciłem. Nie wiem dlaczego, w sumie o tym nigdy nie myślałem, ale... Ale lubiłeś to też. Tak, no judo kochałem. Mhm. Wiesz, trener Blichacz był takim człowiekiem, który potrafił zaszczepić ideę sportu, a nie lanie się po mordzie. Przysłowiowe. Co się z nim teraz dzieje, nie wiem, ale chyba to odgrzebę, bo tak może bym poszedł. Tak, no po prostu. Tak. 37 lat chłopcze, trochę czekacie pewnie jeszcze jakiś fame MMA. Nie, no myślę, zakusy, ale zakusy już były parę lat temu nawet. Tak? No były, były, ale to nieważne, wiesz, nie? No zęby sobie niedawno zrobiłem, bo mi wypadły dwa. No tak, przez operację, nie? Przez brak witamin, mm-hmm. nie? Były popsute i wypadły. Więc ja zrobiłem zęby i trochę mnie kosztowały. I mój kumpel Jacek, który jest dentystą, jakby się dowiedział, że one zostały wybite, to on by mi wybił resztę. Przed tym tyciem, ostatni raz, kiedy uprawiałeś taki sport aktywnie? Ile miałeś lat? W szkole podstawowej to było jeszcze? Średnio. Średni. Zanim poznałem, zanim poszedłem na pierwszą osiemnastkę, poznałem smak kobiety i alkoholu. A powiedz taki mi, film był o takim tytule. Tak, tak, tak. Powiedz mi, wróćmy do kariery twojej, no bo już wiemy, jak żeś się odchudził, no to jest olbrzymi sukces. Co porabiałeś w ogóle w życiu? Bo po szkole, no bo wszyscy cię znają z programu telewizyjnego. Tak na dobrą sprawę, zajmowałeś się jakimś biznesem, pracowałeś? Wiesz co, ja to jestem, jak to wszyscy teraz mówią i od dawna mówią, ja to jestem bananowcem. A może jestem z normalnego domu, ale mój tata jest przedsiębiorcą, bo zawsze bo mama prowadzi księgowość. I miałem prosty wybór w wieku 19-20 lat. Tata powiedział tak, nie chcesz się uczyć? Proszę bardzo, ja ci oferuję tak, start na studia albo idziesz do pracy. No to jak studii nie chcesz, no to idź do pracy. Albo idziesz do nas, do firmy, do mnie i do matki, albo szukaj sobie pracy i pracuj na własny rachunek. Ja nie wnikam, nic kompletnie. Ja pojechałem na rok do Anglii, tam angielski sen, no do Ameryki nie, no bo wiadomo, za grubo, za daleko. Angielski sen, tam mi było dobrze, wróciłem, no bo tata miał problemy. A różne rzeczy, od wózka widłowego do popilnowania domów bogatych ludzi. Pilnowanie, zajmowanie się. Mhm. Ale tata miał delikatne problemy ze zdrowiem, który się bardzo szybko unormował, ja wróciłem i znowu pytanie padło. Wracasz? Czy idziesz do mnie? Ale u mnie to jest tak, nie jest tak łatwo. Idziesz pierw na szmatę, na staż, a później ja cię uczę fachu po mojemu. Albo idziesz na moje warunki, albo sobie wracaj, albo sobie, synu, tak, żyj jak chcesz. No ja wróciłem, posprzątałem tą Anglię po sobie, żeby rozejść się jak człowiek. I przez pierwsze 3 lata byłem okna, układałem kartony, byłem na stażu, później na czymś tam, jakiejś umowie, później umowa o pracę. No i z wiekiem przejąłem ten biznes. No i teraz sobie prowadzę. Ty prowadzisz firmę jak tak, rodzina, tak? Tak, tak. Oczywiście tata mi pomaga, no bo ja dużo jeżdżę, jestem po wsi noga. A czym się zajmujesz? Czym się firma zajmuje? Co robicie? Handlujemy łożyskami, paskami, rzeczami do przemysłu ciężkiego. Aha. Kopalnie obsługujemy, głównie łożyska, to jest nasz konik taki. Mój tata jest, jak to na niego w Kielcach mówimy, jest królem łożysk. Tak? No, no nie oszukujmy się, no gość się zna niesamowicie, tak? No, żebym ja się w połowie tak znał jak on, to bym sobie tego życzył. No uczysz się dopiero, jeszcze wszystko przed tobą. O, jeszcze się długo będę uczył tego, co on potrafi, nie? Rentgen w oczach, chciałbym to mieć, co on ma. No ale nie każdy się rodzi z tym samym, tak? Myślę, że mam inny talent, tak? Do kłopania mordą. To też jest talent, bardzo dobrze. To też jest talent. Jak się zaczęła twoja kariera medialna, jakby? Jak trafiłeś do programu Gogglebox? To zaczęło się prosto, bo dzięki chłopakom z kabaretu Sketchów Męczących na jednym z grilli, Karol z Marcinem mówią tak, no ja ty taki fajny i w ogóle, to dawaj do nas, w Dwójce kiedyś leciał taki program, dzięki Bogu już Weekend. Mhm. I każdy z kabaretów tam miał swój odcinek i formacja Szatle wtedy, Adam z Michałem zaprosili mnie do swojego odcinku, ja tam odgrałem jeden sketch, później był epizod z tymi kabaretami, no i w pewnym momencie odezwało się do mnie TTV. Sami do ciebie zadzwonili? No mniej więcej tak. Mhm. I Marek. Spotkałem Marka i Marek mówi tak, o czym
o czym ja wstępnie już gdzieś tam słyszałem, ale on to potwierdził. Mówi, słuchaj, dzwonił do mnie, bo on brał udział, taki był to program w Kielcach kręcony, ekipa na swoim. On tam był kucharzem. No i on tam poznał całą produkcję i do jednego z producentów powiedział, ty wziąłbyś mi jaką robotę załatwić w telewizji. Jak to Marek bezpośredni, prosty, fajny gość, tak? I on zadzwonił do Marka i mówi tak, słuchaj, jest taka telewizja TTV nowa, oni kupili taki format nowy, no ludzie siedzą, oglądają telewizję. Nic o tym nie wiedzieliśmy, nie? Oczywiście kazali nam sobie to wygooglować, a wiesz, gdzie my to mieliśmy. My poszliśmy z Markiem na melanż. No i miało być nas trzech. To było jedno kryterium, najważniejsze. Albo trzech, albo wcale. No i mieliśmy dobranego już kolegę, który to tam zrezygnował, bo jakąś miał pracę, a później ta praca z niego zrezygnowała bardzo szybko. No i musieliśmy sobie dobrać trzeciego. No i tak Damian z, po prostu no gdzieś Damian, nie wiem gdzie się to, jak Damian nam przyszedł do głowy, ale z tego co pamiętam, to Marek był wtedy u mnie i staliśmy na balkonie i kminiliśmy w głowach, mówi, myślę kto i ja mówię tak, ty, a taki ten Nagana, tam jest taki ten twój ziomek i w ogóle, no ja go tak kojarzę, ale wiesz, no jest, no dawaj go, no i on jakoś go tak zgadał, no i tak siedzimy 16 sezonów, już żeśmy skończyli 8 lat za sobą. Ale jak to na żywo po prostu macie włączany jakiś program telewizyjny? Kochany, no i oglądacie? Nie, magię by to straciło. A, nie możesz powiedzieć. No oglądamy, nie to, że nie mogę, ale po prostu oglądamy telewizję. Jasne, tak to wygląda przynajmniej. No tak. Dla widzów, no oczywiście, ale nie zdradzę. Mogę zdradzić jedną rzecz. Dla wszystkich, którzy myślą, że jest to reżyserowane. Jeśli jest to reżyserowane, to proszę, niech ktoś wyreżyseruje te wszystkie teksty, nie moje, nie Damiana. Morusa niech ktoś te teksty wyreżyseruje, wymyśli je. Proszę bardzo, jak ktoś to zrobi, to od razu Nagroda Nobla i wszystkie nagrody na świecie. Jasne, ale ja nie kojarzę. Wszystkie te ekipy, które siedzą i są pokazywane, wszyscy oglądają ten sam program i wszyscy komentujecie jeden program. Tak. Rozumiem. To ile już czasu mówisz? Ile jesteś sezonów już? 16 sezonów, 8 to ile lat? Jest, 8 lat jesteśmy od pierwszego sezonu. Pierwszy odcinek albo drugi. Nie chcę tu skrewić, żeby od razu się nikt nie rzucił, wiesz, że coś tam. Nie, no jasne. Tak naprawdę to nieważne to jest. Jesteśmy od początku. No pewnie. Ja? A ekipy się zmieniały w tym czasie inne? Dochodził ktoś nowy? Tak, rotacja jest do tej pory. Rotacja jest do tej pory, no ale gdzieś nasz humor, żart, styl bycia pasuje ludziom, oczywiście nie wszystkim, bo my nie pomidorowa, żeby nas jeść co poniedziałek, choć co poniedziałek nas wszyscy o 22 oglądają premierowo. Ale ja się cieszę, bo słuchaj, jedni nas kochają, drudzy nas nienawidzą. Tak można powiedzieć. Na tym chyba polega cała istota telewizji, że jedni oglądają Google Box, drudzy oglądają Czubówne w niedzielę. Tak, jak się czegoś nie lubi, to wystarczy wziąć pilota i przełączyć i to wszystko. No, w życiu to tak jest, że można sobie przełączyć, nie? Tylko nie wszystko się da, ale większość tak. A powiedz mi, spadał na ciebie jakiś duży hejt po takim programie? Oczywiście, chłopie, do tej pory, że jestem szowinistą, takim, siakim, srakim. No dobrze, no niech sobie tam każdy pisze. Związany z wagą? A tak, do tej pory, nawet dzisiaj wiesz, że operacja bariatryczna żołądka, to ja to jestem pik, czyli tu padają przekleństwa, dopisujemy sobie jakie chcemy, że tak naprawdę to gdyby nie to, to ja bym w ogóle nie schudł. No być może byś nie schudł. No oczywiście, co to ma za znaczenie? Z 250 kilo, no zapraszam do tańca, stawiamy tu 250-kilowego jegomościa, który tak pisze, czy jegomościni. I dajemy dietę, dietetyka, jak to się mówi, cały szpaler ludzi. Nie robimy operacji, tylko wysyłamy go na totalną dietę. I zobaczymy, ile da radę. To chyba na wyspę bezludną by trzeba było wysłać, nie, żeby myślę, nie było innych pokus. Wiesz co? Myślę, że po nie roku, po dwóch odwiedzamy go w zakładzie psychiatrycznym. No można by było zwariować. Myślę, że tak. Ja to wiem po sobie, że ja bym zwariował. Ja teraz, wiesz, mam takie momenty, że nie momenty załamania, zawahania czy coś, tylko po prostu mnie to męczy. W takim sensie, że wyobraź sobie firma, telewizyjne sprawy, życie prywatne, życie uczuciowe i do tego jeszcze gro przyjaciół, znajomych
i ogarnianie tego wszystkiego w jedną logiczną całość. No to masz co robić. Mam co robić. Mhm. I do tego jeszcze taki mały ułameczek rzeczy, które mnie relaksują, tak? Gdzieś między tym wszystkim codziennie trzeba włożyć, tak? Każdy z tych szczebelków jest dla mnie bardzo ważny, wiesz, to nie tak, że ten kosztem tego. Ja to staram się wszystko na tej samej płaszczyźnie traktować i tak robię. I dlatego czasami po prostu mówię, spadasz. Boże, już nie mam kurde siły. No tak, nie dziwić się. A powiedz mi, to, że wystąpiłeś w tym programie, jak w ogóle odbierałeś tą rozpoznawalność? To ci pomogło w życiu, czy zaszkodziło w życiu? Nie. Pomogło? Pewnie tak. No oczywiście, że tak, pomogło w pewnych kwestiach. Czy zaszkodziło? Nie, w żaden sposób. Mhm. Nie miałeś jakichś nieprzyjemnych sytuacji, że ktoś cię rozpoznawał i tam... A miałem. Aha. Oczywiście, że miałem takie sytuacje, ale ja bardzo grzecznie, kulturalnie, no tego, tu ten, taki, owaki, siaki. Cześć Mateusz, bardzo miło. Mhm. A tu wtedy tak, witam. I wiesz, kończy się. Ja mówię, no siądźmy, pogadajmy. Prosto w oczy, jak człowiek z człowiekiem, jak my teraz. Mhm. Powiedz, czemu mnie nie lubisz, dlaczego tak piszesz na mój temat. No i się gadka kończy. Bo ja normalnie podchodzę, tak jak z tobą rozmawiam, tak jak z każdym rozmawiam, nie wiem, no z moim przyjacielem, który nam udostępnił swoją restaurację, z moją dziewczyną, z moim tatą, z kolegą, który tu stoi teraz za barem, z tobą, jest z każdym tak samo rozmawiam. Czyli nie zmienił ci program i rozpoznawalność, sława nie zmieniła ale cię. Ale czym mnie miało zmienić, kochany? No niektórym, wiesz, odbija tak zwana woda sodowa, uderza do mózgu. Niektórym, bo niektórzy nie potrafią się odnaleźć w tej sławie, w tym wszystkim. Jaka sława. Jaka to jest sława? No, chyba wszyscy w Polsce cię znają. Albo no znają może mnie, nie kojarzą ja nie mówię, skąd. Ja nie mówię akurat o tej sławie mojej, tylko że tych ludzi innych, którym tam sodówka uderza. Ach, no tak, oczywiście. Wiesz, pod co do tej sławy, tak. pod tym względem się wypowiada. No jaka to sława? Co, że on nie może... Wiesz, to ja postrzegam to troszkę inaczej, że ja jeszcze jestem na tyle rozpoznawalny, że mi to pomaga w pewnych kwestiach, ale nie jestem na tyle rozpoznawalny, że mi przeszkadza, że na przykład idę ze swoją dziewczyną, na lody, gdzie ona je te lody, ja ich powiedzmy nie jem i wiesz, wszyscy robią zdjęcia nam z ukrycia albo coś i śledzi nas ktoś. Nie ma tak. Może jest, ja się z tym nie spotkałem. No na pewno coś takiego się zdarzało. Oczywiście, ale ja na to nie zwracam uwagi. Ona się już w jakimś sensie uodporniła powiedzmy no tam na 50-60%, myślę już tak chciałbym, ale ja to powiem ci brzydko, ja to mam to gdzie. Jasne. Jestem czyli zdrowy, jest, szczęśliwy. No, czyli jest to dla ciebie normalne i tyle. Ale to ja teraz ci zadam pytanie, mogę? Tak. Ale ty też jesteś po zabiegu. Tak. Możemy o tym porozmawiać? No tak, ja nagrałem cały taki odcinek, wiesz, u siebie, jest to u mnie na kanale. Ale jedno jest, pytanie, tak. Tylko jedno ci chcę zadać. Jak się czujesz? Ja się czuję rewelacyjnie. Jestem 6 tygodni dopiero w tej chwili po zabiegu, zjechało już prawie 18 kg. Czuję się rewelacyjnie. Powiem ci szczerze, że po 2 dniach wróciłem do normalnego życia. W sobotę byłem operowany, w poniedziałek jeździłem samochodem, a we wtorek byłem w firmie. Czułem się rewelacyjnie, gdzie naprawdę niektórzy, wiesz jak to przeżywają, że to boli. Ja nie czułem ani jednego bólu. Tak na dobrą sprawę drugiego dnia, gdzie jeszcze leżałem pod tymi aparaturami, z kroplówkami i tak dalej, poczułem ze 3 razy skurcz żołądka, ale to był tak lekki, myślałem, że to jest zapowiedź czegoś poważnego. Nawet myślałem, że jestem na tak silnych lekach antybólowych, że mi to po prostu wszystko uśmierza ten ból. Do domu dostałem też jakieś tam leki antybólowe, rozkurczową nospę, miałem to brać w razie potrzeby. Nie wziąłem ani jednej tabletki. Świetnie, ja i też. I czuję się po prostu rewelacyjnie. No wiem, że to jest też ostatnia jakby szansa w moim życiu, no bo ja też tych diet, tego wszystkiego w swoim życiu próbowałem wiele razy, taką walkę podejmowałem. Zresztą ja jestem aktywnym sportowcem od prawie 35 lat. I siłowe sporty, i sporty walki uprawiałem, cały czas coś ćwiczyłem i ja nigdy nie mogłem zbić tej wagi. Nawet jak ją zbiłem drastycznymi dietami, to za sekundeczkę pojawiał się efekt jojo i wracałem z wagą plus jeszcze parę kilo do swojej wagi tej poprzedniej. Czyli ucinamy teraz we dwóch wszystkich tak zwanych ekspertów internetowo komentujących, że jakakolwiek ingerencja chirurgiczna przy... to widać twoją wagę, nie będziemy nawet mówić, a no moją tak, było widać. Przy takich kubaturach jak nasze,
to jest po prostu zbawienie, tak? Tak, jest to zbawienie. Wiesz co, ja zauważyłem bardzo duże zwolnienie metabolizmu po 35 roku życia. W zasadzie kiedyś, jak nie wiem, poszedłem na imprezę, tak jak ty mówisz, nażarłem się, napiłem się wódeczki, piwkami popijałem. Praktycznie po takim weekendzie, gdzie dobrze się balowało, potrafiłem 3, 4, 5 kilo nawet pojechać w górę. I tak na dobrą sprawę człowiek wsiadał w poniedziałek na rower, przejechał tam 20-30 kilometrów, następnego dnia przeżyć się na 5-kilometrowy spacer i tej wagi już nie było. Tak na dobrą sprawę zrzucało się większość tych płynów, które się człowiek... przez weekend złapałeś. Ale nie było problemu jakby z takim drastycznym tyciem. Po 35 roku życia już ten metabolizm zwalniał. Ja jestem dużo starszy od ciebie, ja mam 47 lat i nie widziałem już szans na zgubienie tego normalnie. Nie, już byś nie zgubił, tak samo jak ja. Powiem ci szczerze, wiek tu nie ma, metryka nie ma tu żadnej, żadnej, nie stanowi żadnej, wiesz, kryterium żadnego nie stanowi, bo jak ja słyszę, ja mam 50 lat, mam, ja już nie dam rady. Jaki nie dam rady? Co nie dam rady? Nie da rady nie wiem, wlecieć na Mount Everest helikopterem, tak? I bo to jest potwierdzone naukowo, to jest czysta fizyka i koniec. Ale reszta, organizm ludzki jest tak niezbadany, mózg i reszta tego ciała jest tak niezbadana, że my możemy cuda z tym wyprawić, tylko jeszcze nie wiemy jak, tak naprawdę tak do końca. To wszystko zależy od nas i jak ja słyszę takie, jak ja czytam takie komentarze, naprawdę to mi naprawdę robi dzień, że to mi pomogło, no ale nikt nie... tego nie neguje. Pewnie, że coś ci musiało pomóc. No. Oczywiście. Albo dieta, albo inny sposób żywienia. Ta operacja może pomogła nie technicznie, ale ustabilizowała mi mózg, tak? Gdzieś jakiś bat nad głową. No to jest kaganiec. Kaganiec, tak. No ja też bat tak nad głową, wiesz, ci wisi i myślisz, kurde, no muszę dać radę, nie mogę się poddać, tak? No tak. Bo jakby to było? I sobie myślisz, a teraz, a później, czy teraz na przykład, tak jak ja się odnoszę, dla mnie to jest styl życia. To nie, nigdy nie była dieta. Tak jak ci mówiłem na początku, ja byłem klikiem doświadczonym. Jak to opowiedziałem Maćkowi, doktorowi, pastuszce, to kiwał głową. On mówi, to jest chłopaku, to jest niemożliwe. Ja mówię, no ale doktorze, tak było, no co mam? No, mam wymyślać historię piórkiem i węglem pisane, że ja biegałem po 30 kilometrów i żarłem liść sałaty i popijałem wodą? Nie, tak nie było. Tak jest. Znaczy, ty już jesteś jakby, wiesz, na końcu tej drogi, bo ty już przeszedłeś swoje. Kochany, już, czy to całe życie będziesz miał wyzwanie takie? Nie, ja właśnie, mój sukces polega na tym, że ja sobie zakodowałem w tej mojej chorej łepetynie, że ja przyjmę wszystkie kwiaty, szampany i wszystkie medale na szyję 5 minut przed moim odejściem z tego świata. Wtedy powiem wszystkim, że wygrałem. Wiesz dlaczego? Bo ja nadal nie jestem tego wszystkiego pewny na stówę. Na 99%, ale ten 1% niepewności sam sobie wbiłem do głowy i to mnie trzyma za ryj. No ja w tej chwili jestem jakby na początku tej drogi, którą ty przeszedłeś. Cieszę się z tych pierwszych efektów, chociaż też sobie zdaję sprawę, że wiesz, te 7-10 kilo pierwsze mogło zejść po prostu złogi z żołądka, oczyścić się organizm. Nieważne, ale zrobiłem. Ale zrobiłem jakiś krok, tak? No zobaczymy, jak mi pójdzie, wiesz, liczę na to, że to będzie... Stary, no każdy za ciebie trzyma kciuki. Kto by nie mówił, kto jakby nie myślał, każdy, ja, ktokolwiek, kto cię zna, na pewno trzyma za ciebie kciuki. Są ludzie na pewno, którzy... myślą inaczej, ale niech myślą. Ale oczywiście. Ale ty robisz swoje. Oczywiście. No, otyłość jest chorobą, którą trzeba leczyć. Oczywiście. Każdy podejmuje jakieś inne środki leczenia. No, tak jak przy innych chorobach. Jedni się leczą medycyną naturalną, inni się leczą farmakologicznie, inni się leczą operacyjnie. Mamy wolny wybór, wolny świat teoretycznie. My wybraliśmy tą trzecią drogę i tyle. Tak? Ale no, wyobrażasz sobie z takiej wagi schudnąć, czy twoje już nie ma się co licytować. Otyłość to jest otyłość. To jest jak hazard, jak alkohol, jak inne uzależnienia. Tak? My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy muszą swoje demony trzymać na łańcuchu i to dobrym łańcuchu, żeby się nie zerwały. Tak, tak jest. I nieważne, kto ile ważył. Stary, kobieta, która ma 30 kilo nadwagi, czy mężczyzna, który ma 100 kilo nadwagi, ma taki sam problem jak ten gość, który przyjdzie i powiedzmy waży 5 kilo więcej albo po 100 więcej czy 150 jak my. To jest to samo. Jak tylko zda sobie sprawę, że ma problem, a u nas to jest problem. Mhm. U mnie, wiesz, no może już nie jest taki problem. U ciebie jest troszkę większy, ale mówię, ja i ty zrobiliśmy ten pierwszy krok. Tak. A powiedz mi, miałeś tak z ciekawości problemy ze skórą? W sensie? No, czy został ci nadmiar skóry? Tak, mam. Proszę. Mhm.
Jest, żyje. Nie myślałeś, żeby to operować? Nie, żyje sobie ze mną. Bo to jest podobno cięższa operacja. Jeździ na wakacje, moja dziewczyna ją bardzo lubi. To jest podobno większa operacja, cięższa operacja niż operacja żołądka. Weź ty mi nawet nie... Ja jak pojechałem na konsultację to do lekarza plastyka, no bo to po operacji bariatrycznej jest tak jakby... Możesz usunąć sobie płat skórny, brzuszny plus piersiowy na NFZ. Aha. Jest, można i w ogóle... Znaczy, przepraszam. Można było, nie wiem jak teraz, bo teraz to trzeba wszystkie opilnować. Tak, tak, wtedy, tak. Kiedy ja robiłem operację 6 lat temu i zaraz po tym, jak się zdecydowałem, to można było. Jak pojechałem do lekarza plastyka, jak on mnie popisał tym markerem, jak on mi powiedział, co ja mam nosić przez pół roku i czego nie mogę, znaczy przepraszam, co mogę, a mogłem tyle, a nie mogłem tyle, to ja mu podałem grzecznie rękę i powiedziałem, dziękuję bardzo, do widzenia, szkoda było pana czasu, ja pana przepraszam, panie doktorze, szkoda było pana czasu i moich kilometrów tutaj przejechamy. Na dzień dzisiejszy, nie wiem co się stanie, bo moja, jak to się mówi, psycha jest nieogarnięta, w sensie takim, że może być tak dzisiaj, tak jutro, tak, w tej kwestii skóry, na dzień dzisiejszy nie planuję. No bo to też jest parę kilo jeszcze ci zostało, jakby wyciąć tą skórę. No myślę, że 2-3 kilo by było, tak? Ale już nie bądźmy Hamiltonem Formuły 1. Nie zdobywajmy non stop pozycji. I tak jest bez porównania do tego, co było. Tak. Zaczęło ci się normalne życie. Czy mi te cycki wiszą i ten brzuch? I tak się wisiał, tak się wisiał. No tak na dobrą sprawę, jak człowiek jest otyły, to też coś wisiało. No podwinę sobie, t-shirt założę, tego nie widać. Koszulę włożę w spodnie, trochę wisi. No komu to przeszkadza? Stary, no ale jak wychodzę na basen, czy gdziekolwiek na plażę, no to przecież... Ja nie jestem pomnikiem Chrystusa w Świebodzinie, że wszyscy muszą na niego patrzeć. Można się odwrócić i nie patrzeć. No racja. Ale ja nikomu krzywdy tym nie robię, że chcę jak normalny człowiek wyjść na plażę w kąpielówkach. No, sorry. No. Czy ja komuś ubliżam tym, nie wiem, kogoś obrażam? Nie, no mam skórę. Mhm. To jest, powiem ci tak nawet, że to jest takie moje trofeum. Wiesz, jak myśliwi wieszają sobie te głowy wypchane, tak. Czego szczerze nie rozumiem, tak? Ale szanuję. To ja mam to. Tak. To na przykład niektórzy nie rozumieją, czemu ja jeszcze nie usunąłem tej skóry, tak jak ja nie rozumiem tych myśliwych, którzy wieszają te głowy wypchane, tak? Czemu ja tego nie usunę? No bo nie zależy mi na tym, a po drugie to tak, jak sobie tak popatrzę na tą skórę, to tak sobie myślę, co już, co dałeś osiągnąć? Radę, chłopak. No właśnie. Dajesz radę, dajesz, przepraszam, dajesz radę, bo mówię, ja będę całe życie, będę stary, wiesz, zgnuśniały jeszcze bardziej, dożyję tej starości, nie wiem jakiej, ale jakiejś na pewno i siądę ze swoją dziewczyną i powiem, no popatrz, wisi jeszcze bardziej. I to będzie moje trofeum. No, takie. No tak, jasne. Słuchaj, mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zawsze zadaję pytanie na koniec. Czy osiągnęli już sukces? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda to prosto. Ja osiągam ten sukces i osiągnę go na koniec swojego życia. A tak naprawdę... Jestem szczęśliwy, więc myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że osiągnąłem w jakimś sensie sukces, a na innych szczeblach osiągnę go na koniec swojego życia. Jasne. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Również. Dziękuję pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się Państwu podobał, proszę koniecznie o wciśnięcie ikonki pod filmem subskrybuj i zostawienie łapki w górę. I oczywiście, jeżeli możecie, udostępniajcie ten film, upubliczniajcie go, żeby miał jeszcze większe zasięgi. Dziękujemy pięknie za oglądanie. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Hej. Do zobaczenia.